najważniejsi bogowie olimpijscy, czyli oczywiście mitologia grecka, i takich najważniejszych bogów olimpijskich jest 12. Chociaż pierwsza dziesiątka jest stała, niezmienna, to później dwa ostatnie miejsca to jest troszkę dyskusji, ponieważ nie zawsze zgadzano się co do tego, kto on powinien należeć do tej dwunastki. Ale od początku mamy tak: Afrodytę, Apollo, Ares, Artemida, Atena, Hefajstos, Hera, Hermes, Posejdon, Zeus i później najczęściej mamy wymienianego Hadesa oraz Demeter. Jednak te dwa ostatnie miejsca to niekiedy jest jeszcze zamieniane na Dionizosa albo Hestię. I tak, kto był kim? Afrodyta, oczywiście bogini miłości. Apollo, bóg muzyki, sztuki, światła oraz wróżb. Ares, bóg wojny, chociaż jak na boga wojny, to był dosyć słabym wojownikiem i dosyć często przegrywał. Później mamy Artemidę, czyli bogini łowów, dzikich zwierząt. Atena to bogini mądrości, sztuki i sprawiedliwej wojny. Hefajstos, czyli bóg kowali, złotników, taki boski kowal. Hera, czyli żona Zeusa, bogini małżeństwa, płodności, bardzo zazdrosna i troszkę wredna bogini. Hermes, oczywiście posłaniec bogów. Posejdon, bóg morza, wszystkiego związanego z morzem. Zeus, czyli najpotężniejszy z bogów. I tak, Hades, bóg podziemia oraz zmarłych i posiadający wszystkie skarby podziemne, czyli bóg bardzo, bardzo, bardzo bogaty. Demeter, bogini natury. Hestia, dosyć miła bogini, ale to dziwne wśród bogów. Była boginią domowego ogniska, spokojnego, cichego życia. Jeśli chodzi o Dionizosa, był bogiem wina, dobrej zabawy, miał za towarzyszy nimfy, satyrów, zawsze był chętny do ucztowania i biesiad. Oczywiście większość z tych bogów już jest opisana na tym kanale. Opisy reszty tych bogów pojawią się z biegiem czasu. Musimy pamiętać, że to, jak sobie wyobrażali bogów Grecy, zmieniało się z biegiem czasu. Chociaż te najważniejsze przymioty, to jacy byli, były raczej niezmienne. I pamiętajmy, starożytni Grecy odbierali mitologię grecką, religię grecką i tych bogów jako coś rzeczywistego, jako coś, co wpływa na ich życie i jest czymś realnym. Dla nich to byli zwykli bogowie, którzy są, istnieją, są osobami czy też bogami realnymi. I musimy tak na to spoglądać, że te mity, że ta religia, mitologia grecka była przez Greków traktowana jako coś oczywistego, czymś będąca czymś na serio. My patrzymy na to jako na ciekawostkę, jako na takie coś, co uważamy, odbieramy jako fantastykę, tak to ujmijmy, coś wymyślonego. Dla nich było to realne. Tak jak obecnie dla nas religia, Biblia, inne rzeczy są czymś realnym, rzeczywistym, tak dla Greków byli ci bogowie i ta mitologia. I tych 12 bogów greckich były dla nich czymś realnym, prawdziwym, czymś, co mogło w każdej chwili na nich wpłynąć. I musimy o tym pamiętać. I oczywiście zapraszam na te materiały dotyczące tych bogów, żeby się troszkę więcej o nich dowiedzieć i na tematy dotyczące mitologii greckiej, ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat i często dający dużo do myślenia. A na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.